odpoczęcia to następny bagaż mu przybywa. Powiedziała, że jej smakuje. Zaraz po tym poszła się położyć, a jak wstała, to nic nie pamiętała. Czyżbym to ja przyczyniła, że straciła pamięć? Jesteśmy dzisiaj na pierwszym przeglądzie twórczości artystycznej dzieci z opolskich i podopolskich przedszkoli. Ten przegląd ma na celu pokazanie działalności dzieci i przedszkoli naszego miasta i okolic. Trudno było? Miałaś tremę na scenie? A wy mieliście tremę? Tak, miałam. Co ugrałeś w przedstawieniu? Czy miałeś tremę? Księciem byłeś. A miałaś tremę na scenie? Nie. Centrum Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz Dom Expo w Opolu prowadzi bardzo różnorodną działalność mającą na celu wejście do Opola, do naszej dzielnicy Zakrzów, w której jesteśmy nieodłącznym elementem. W związku z tym organizujemy różnego rodzaju imprezy, które przybliżają nas do mieszkańców Opola i Opolszczyzny. Jedną z tych imprez, mamy nadzieję, że cykliczną, będzie przegląd twórczości dziecięcej.